Drodzy bracia i siostry, w którymś z aceranków, nie pamiętam już, w którym to było, powiedziałem o tym, że Kościół katolicki otrzymał tak zwaną tarczę covidową. Rząd wypłacił pieniądze i to niemałe pieniądze. I powiedziałem również, że wszystko można znaleźć na stronach rządowych. Dokładne kwoty, adresy, gdzie pieniądze i komu zostały przelane. I powiedziałem też wtedy, że jeżeli okaże się, iż kościoły ewangelikalne sięgnęły po tarczę tak zwaną, to powiem o tym głośno, bo to będzie wyjaśnienie, dlaczego tak ochoczo zamykano kościoły przed niewidzialną chorobą, żeby było jasne. No i niestety muszę powiedzieć, ponieważ wyraziłem nadzieję wtedy tym aceranku, że tak się nie stanie po prostu, że uważam, że to jest praktycznie niemożliwe. No i dostałem informację na temat jednej z denominacji, że zaproponowano jej tarczę covidową, bardziej srobidową niż covidową, i część zborów, taką mam informację przynajmniej, że część zborów sięgnęła po tę tarczę. Dodajmy do tego, że jest to denominacja, która ochoczo pozamykała prawie wszystkie swoje zbory w czasie niewidzialnej choroby. No i oczywiście denominacja, która popiera szczepionkostwo i nawet swego czasu zaproponowała, żeby osoby zaszczepione przychodziły na nabożeństwa, że tak powiem, poza obostrzeniami. A więc taka nowoczesna denominacja. Nie chcę się pastwić nad kimś, kto już leży, bo to oznacza koniec tej denominacji. No i jeszcze o tym nie wiedzą, ale tak jest. Ale powiem wprost, że jest mi niesamowicie przykro, że doszedłem czasów, kiedy okazuje się, że Kościół jest pełen Judaszy. Jak można było sięgnąć po diabelskie pieniądze, tylko oni to wiedzą. Tylko oni to wiedzą. Parę lat temu jeden z pastorów położył mi na biurku dokument, powiedział, wystarczy, że podpiszesz i będziesz miał miesięcznie około 1000 zł. To jest nie do rozliczenia. To są pieniądze z Unii, jakieś tam fundusze, nie wiem o co chodziło. Ja powiedziałem, nigdy tego nie zrobię. Nie sprzedam się. Nikt niczego nie daje za darmo. Jeżeli wzięliście pieniądze od diabła, zresztą za usługę, którą diabłu uczyniliście, zamykając swoje zbory, no to jest wasz koniec. Już możecie pakować manatki, już możecie zamykać swoje zbory, bo one i tak się zamkną. Nic nie zmieni tego, że wy będziecie teraz tupać nóżkami i będziecie twierdzić, że będzie inaczej. Nie, nie będzie inaczej. To jest wasz koniec. Nie mam informacji, że jakaś inna denominacja otrzymała tak zwaną tarczę syrowidową, ale podejrzewam, że jeżeli ta jedna otrzymała, no to przecież niemożliwe, żeby inne nie dostały propozycji. To jest niemożliwe. I wątpię, że nikt nie ruszył rączki w kierunku diabelskich pieniędzy i nie przygarnął parę groszy. Wątpię. Ale nie mam dowodów, więc mogę tylko spekulować. Do jakich upadków doprowadziło byle jakie życie Kościoła? Niedawno, dosłownie chyba ze 2 tygodnie temu, może nieco nawet wcześniej, znany niektórym Bill Johnson, znany w pewnych kręgach pastor amerykański, publicznie przeprosił za to, że przez 20 lat głosił fałszywą Ewangelię. A między innymi wymienił tam kładzenie się na grobach po to, żeby zebrać namaszczenie zmarłych, ponoć namaszczonych ludzi. I parę innych rzeczy wymienił. A ja znam ludzi, którzy te wszystkie te bzdury, które Johnson głosił, zgłosili w swoich zborach. I żaden z tych ludzi, no wypadałoby za Johnsonem to zrobić, nie przeprosił.
Johnson powiedział wyraźnie, że to nie była Ewangelia, że to były oszustwa, spekulacje. No to czekam, panowie, z imienia i z nazwiska was znam, że publicznie w internecie ogłosicie, że razem z Johnsonem przepraszacie za to, że głosiliście fałszywą Ewangelię. Proste i jakże istotne, jeśli chodzi o zdrowie duchowe Kościoła. Tak sobie myślę, staram się generalnie nie komentować tego, co dzieje się po stronie ewangelikalnych kościołów. Mam już tego serdecznie dosyć, kiedy czytam teksty tych szalonych ludzi, kiedy słucham wypowiedzi. Wypadałoby po prostu siedzieć przy klawiaturze czy przy piórze, no i odpowiadać na te bzdury, na te głupoty. Ale przyznaję, że już straciłem do tego ochotę. Ilość głupoty, ilość oszustw, ilość kłamliwej Ewangelii jest tak przerażająca po stronie tych, którzy to robią, że nikt nie jest w stanie nawet nadążyć te głupoty prostować. Lepiej głosić Ewangelię i mówić, jak się rzeczy mają. I ignorować tych ludzi, kompletnie ich ignorować, bo ci ludzie i tak idą do piekła. Ponieważ jeśli się nie nawrócą, jeśli nie wyznają publicznie swoich grzechów, bo publicznie ludzi unurzali w bagnie kłamstw, w bagnie oszustw, w bagnie manipulacji, więc jeśli tego publicznie nie zrobią, a jakoś, powiem wam, gdzieś mnie taka myśl męczy, że oni tego nie zrobią. Są zbyt pyszni, zbyt pewni siebie. Myślę, że niektórzy z nich już za daleko zaszli i nawet nie potrafią już wrócić. Ale z drugiej strony powiem wam tak, to jest dla mnie niesamowita radość, ponieważ dzisiaj już nikt nie może powiedzieć, kto śledzi scenę ewangelikalną, że on nie wie, z kim ma do czynienia. Dzisiaj wszyscy się odkryli praktycznie. Najbardziej, powiem, byłem zadziwiony, ponieważ no, miałem swoich faworytów, ludzi, którym ufałem. Najbardziej mnie zadziwiło, co się z nimi stało, co ci ludzie porobili ze swoim życiem, ze swoim niby nauczaniem. No to jest katastrofa kompletna. Odejście od Biblii. Nawet nikt nie kryje tego, że to jest odejście od Biblii. Co w zamian? Czy jest jakaś nadzieja? Oczywiście, że jest nie tylko nadzieja, ale powiem wam więcej. Ja bardzo się cieszę, że żyję w tych czasach. To są dobre czasy. To nie są czasy, kiedy możesz wyjść za kazalnicę i powiedzieć parę głupich słów i będą ci jeszcze brawo bili. To już nie są te czasy. To są czasy, kiedy każdy kaznodzieja, stając za kazalnicą, tak naprawdę zdaje sprawę ze swojego życia. Ponieważ to, co mówisz za kazalnicą, to jest to, czym żyjesz. To jest to, co jest w twoim sercu. To jest to, co jest w twoim wnętrzu. Dzisiaj no nie ma kościołów, o których możemy powiedzieć, że są tak dobrze zakamuflowane, że nie wiadomo, czy to jest chrystusowy, czy nie wiadomo, czy diabelski. Dzisiaj wszystko jest jasne. Mam mnóstwo kontaktów z ludźmi opuszczającymi szczególnie jedną denominację. To jest naprawdę eksodus. Ja nie mówię o katolikach, bo tam to jest katastrofa kompletna. Ale jedna z denominacji traci dziennie kilkanaście osób. To jest eksodus. Dla kościołów, które w Polsce nie są duże, to jest prawdziwy eksodus. I powiem wam tak, cieszę się. Cieszę się, dlatego że ci ludzie staną całkiem niedługo przed sytuacją, w której nie będzie za co utrzymać kościołów. No państwo chętnie nie będzie płaciło kolejnej tarczy.
No, nawet już nie bardzo masz czego. Pustki w kościołach, no i co trzeba będzie zrobić? No trzeba będzie zrobić dwie rzeczy. Albo iść zaparte i ewidentnie wejść w układ z diabłem, no albo się nawrócić. A wtedy będzie to oznaczało, że część, duża część z pastorów pójdzie po prostu do normalnej pracy, bo nikt nie przyjmie na służbę. Zobaczycie to na własne oczy. Ja mówię o jednej denominacji, ale to dotyczy kilku innych również. I mówimy o tych największych, żeby było jasne. Jedna z najmniejszych, jaka była w Polsce, mogę powiedzieć to już publicznie, bo już posprawdzałem to. Denominacja, która miała mniej więcej 50-60 zborów, straciła ich ze 20. Na zawsze już. Zamknęły się. Na zawsze. Oto jak pandemia w cudowny sposób pokazała, kto kim jest. Ja was pytam, drodzy bracia i siostry, czy kochacie Chrystusa? Czy tylko jesteście baptystami, zielonoświątkowcami, chrystusowcami? Czy kochacie Chrystusa? Bo jak kochacie Chrystusa, to zapytam was dalej, co chcecie zrobić ze swoim życiem? Chcecie przesiedzieć te następne lata, jeśli będą darowane nam, w waszych kościółkach, które już cuchną śmiercią? Tego chcecie? Czy chcecie służyć Chrystusowi? Skoro chcecie służyć Chrystusowi, a przynajmniej w niektórych denominacjach jest to możliwe, to możecie na przykład dokonać zmian. Zażądajcie zmian w waszych kościołach. Niech na czele tych kościołów staną ludzie autentycznie wierzący. Niech wasze kościoły wreszcie ożyją. Niech ci, którzy są niewierzący, ale są tylko zapisani, niech odejdą. A co wam po takich ludziach? Co z nimi zrobicie? I tak są tylko piątym kołem u wozu, niczym więcej. Zacznijcie żyć. Zacznijcie głosić Ewangelię, tak jak jest napisane to w Biblii. Zacznijcie cytować Chrystusa. I zacznijcie żądać od swoich członków, żeby żyli według tego, czego nauczał Chrystus. No szybko się przekonacie, kogo macie w kościołach. Bardzo szybko. Nie możecie się godzić na to, żeby waszymi pastorałkami były kobiety. Bo to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Jak ktoś ma jakieś własne przekonanie, to są jego przekonania i nie powinny one interesować. Ale też te przekonania czyjeś nie mogą być obligatoryjne dla kogokolwiek, bo są niezgodne z nauką Słowa Bożego. Proste, proste. Nie możecie wpuszczać za kazalnicę kobiet, żeby wykładały doktrynę. A to widać czasami. No jakim prawem to robią? Przecież Biblia mówi, że kobiecie nie wolno nauczać. No to nie pozwólcie na to. Że co, że się kobiety zbuntują? A to jak się zbuntują, to pokażą swoje prawdziwe oblicze. Bunt to jest domena diabła. Więc jeżeli chcą iść drogą diabelską, a proszę bardzo, a co się przejmujecie? A niech sobie idą. Ale za to wy weźcie się do pracy. Zacznijcie głosić Ewangelię. Zacznijcie prowadzić szkółki. Tak, kobiety je mogą prowadzić, ale mężczyzna musi być głową tego całego przedsięwzięcia. No nie może być inaczej. Zacznijcie w swoich zborach robić Boże porządki. Dlaczego wasze kościoły muszą umrzeć? Dlaczego je skazujecie na śmierć? Nic nie robiąc, skazujecie te kościoły na śmierć. Przecież wy lepiej niż ja wiecie, ile zborów wam się zamknęło, ilu ludzi nie wróciło po pandemii do waszych kościołów. Wiecie to lepiej ode mnie. I na co czekacie? Na kolejny lockdown? Żeby znowu część kościołów się już nigdy nie otworzyła? Już jesteście na to mentalnie gotowi? Już macie mentalność niewolników? Już siedzicie w kieszeni pana Niedzielskiego, który wam co kolejną tarczę wypłaci? Jeżeli tak myślicie, to jesteście szaleńcami. I powiem wam więcej.
Polski naród z was nic nie ma. Jesteście zbędni w polskim narodzie. Absolutnie zbędni. Do niczego się nie nadajecie. Dokładnie to samo mówię do katolików. Po co tam siedzicie jeszcze? Prawie wszyscy wasi biskupi to są tchórze śmierdzące. Wzięli kasę za to, że wam kościoły zamknęli. Kazali wam przez internet się spowiadać, przez internet przyjmować, jak wy to nazywacie, Eucharystię. Wszystko przez internet. A oni nawet palcem w bucie nie ruszyli, żeby cokolwiek zrobić, żeby was ratować, żeby ratować ten Kościół. Sprzedali ten Kościół tak jak Judasz sprzedał Jezusa. Wzięli kasę bezczelnie, bo nawet tego nie ukrywają. A wy co? Wy dalej całujecie ich po rękach? Dalej przynosicie im pieniądze? Dalej tam chodzicie? A kiedy wyjdziecie, to psioczycie na nich, bo tak jest przecież. Przecież to jest cyrk, co wy robicie. Jeżeli jesteście niewierzący, to wasza sprawa. Róbcie, co chcecie. Ale przecież część katolików to są ludzie wierzący. No co wy tam jeszcze robicie? No ludzie, no weźcie się, zorganizujcie. Jesteście przywiązani do tej nazwy? No to załóżcie jakiś tam polski kościół katolicki, czy cokolwiek chcecie. Ale nie pozwólcie na to, żeby na waszych oczach ten wasz ponoć ukochany kościół był mordowany, niszczony. A na to się godzicie. Kiedy się wreszcie obudzicie, ludzie? Kto w tym kraju ma głosić Ewangelię, skoro 90% tak zwanych chrześcijan zajmuje się tylko jednym, czyli niczym. Niczym, po prostu niczym. Jak się wytłumaczycie Chrystusowi? Pytanie, czy wy w ogóle wierzycie w to, że będziecie musieli się tłumaczyć Chrystusowi? No i to jest dramat, bo wielu z was jest po prostu niewierzących. I katolicy, i protestanci. Ale jeśli chcecie służyć Chrystusowi, to bierzcie się do pracy. Wiecie, co trzeba robić, a jak nie wiecie, to kontaktujcie się ze mną. To nie chodzi o to, żebyście byli w HWE. Pomogę wam założyć zbory. Powiem wam, jak to trzeba zrobić. Wyedukujemy was w kwestii polskiego prawa w tej sprawie. Powiemy wam, pokażemy wam, jak to działa. I pomożemy, jeżeli trzeba, to pomożemy również. Ale jak mówię, nie musicie do nas się zgłaszać. Zgłoście się do kogoś, komu ufacie, kto funkcjonuje przez cały ten czas. I pracujcie dla Chrystusa. No ratujcie ten naród, ludzie, bo z tego nas Chrystus będzie rozliczał. Ratujcie Polaków. Kogo się da? Ratujcie wasze rodziny. Wielu ludzi tutaj jest pogubionych. Wielu ludzi już nie wierzy, że ktoś może im pomóc. Ludzie popełniają samobójstwa. Dzieci popełniają samobójstwa. A wy dalej siedzicie i, przepraszam, że tak powiem, ale pierdzicie w stołki i nic więcej nie robicie. Chcecie tak żyć? Żyjcie tak. Ale nie macie prawa nazywać siebie chrześcijanami, bo jesteście tylko leniami, które noszą sobie koszulkę z napisem Chrystus. Tym, którzy wzięli te przeklęte Judaszowi pieniądze, mówię, oddajcie te pieniądze. Zwróćcie te pieniądze, bo inaczej diabeł przyjdzie któregoś dnia i przypomni wam, że wam wypłacił pieniądze. Nie zgódźcie się na to, żeby brać chociaż jeden złamany grosz. Nauczcie się żyć z łaski. My w Bielsku Białej żyjemy z łaski. Dokładnie tak. Żyjemy z łaski. Nauczcie się żyć z łaski. A przekonacie się, że Bóg jest wielki. Bóg nie opuszcza tych, którzy są Jego własnością, którzy do Niego należą. Wybaczcie za ten nieco refleksyjny aceranek. Ale historia z tarczą srowidową, którą jeden z kościołów ewangelikalnych łapnął,
no jest dla mnie czymś tak dramatycznym, że nie potrafię się z tym pogodzić. A, zostawię to już bez komentarza.